była zrobiona, nie? No. To nie powinno to być kanapa w kolorze Biruty Majtek. Ta lampa? Dalej od czego? Dalej od... Tak. Tak, tak. Tutaj no, na ale wzięła majtki moje. Majtek czy majtki Biruty? Czy jaki nazywał kolor? No, dokładnie. Nie, kolor się nazywał jakoś, nie wiem, ale to był odcień taki, jak Biruta ma na majtkach, nie. To co? Z kolei tam też nie będą widzieć, bo kanapa będzie zostawić. Każdy wie, co schwyta? Co wnosi, co wynosi? Nie, co ja wnoszę schwytą. Chyba, że tutaj. W końcu. Ale na nic. Nie, bo tam wchodzimy, wiesz, tam może... Ale to właśnie chodzi o to, tak, ale faktycznie może tutaj z tego, ona tylko klimat robi. No. Zdjęcia i tak ich nie zobaczę. Witamy serdecznie po napisach początkowych. Jesteśmy w Konsulacie Kultury, względnie nowo otwartym, bo już miesiąc, nie, jest otwarty. Coś koło tego. Tak, jestem z Romanem Włodkowskim, reżyserem i scenarzystą. Uśmiech za 100 zł. Reżyserem i scenarzystą nowej sztuki Zdrada Pablo Amadora, której właśnie odbyła się próba generalna, prawda? Tak, niektórzy mówią, że to jest sztuka Pablo Almodovara pod tytułem Zdrada, ale chciałem rozwiać te nieporozumienia, znaczy wyjaśnić te nieporozumienia i powiedzieć, że to jest sztuka Zdrada Pablo Amadora, mojego scenariusza i reżyserii. I jak powiesz po próbie generalnej, bo nowe miejsce przede wszystkim, nie? Bo sztuka nowa to jedna rzecz, to zaraz sobie porozmawiamy, o czym ona jest mniej więcej, ale nowe miejsce, jak nam się ćwiczy w Konsulacie Kultury? Nie, znaczy bardzo pomocnych tutaj ludzi spotkaliśmy, którzy nam naprawdę pomagają. Oświetleniowiec Adrian, Robert tutaj, który biega i wszystko przynosi, przenosi, wynosi, montuje i tak dalej. Także Patrycja, która to wszystko ogarnia. Naprawdę bardzo ciepłe i dobre przyjęcie, a reszta jest w naszych rękach. Dobrze, no to porozmawiajmy sobie w takim razie o sztuce. No to w ogóle jest wstęp do odcinka o premierze. Więc jakoś tak narysuj, nie wiem jakiego czasownika powinienem użyć, ale opowiedz, opisz zarys sztuki, żeby słuchacze wiedzieli, na co mają się nastawić, jak przychodzą na drugi nasz występ, który będzie 23 listopada, dobrze mówię? Chyba tak. No, sprawdźcie sobie, jak będziecie kupować bilety, to będziecie mogli przy okazji sprawdzić, czy dobrze dokładnie podajemy, ale wydaje mi się, że to jest 23 listopada i 11 grudnia, a mylić się mogę o pojedyncze dni. Więc jeszcze dwa występy nasze przed wami, możecie przyjść, a ten odcinek jest o premierze, więc o czym ta sztuka mniej więcej jest? Sztuka jest o prawdzie, a szczególnie o tym, że nie tyle nie wiadomo, co jest prawdą, ale nawet nie wiadomo, jak zdefiniować to pojęcie prawdy, czyli innymi słowy, które moje ja jest prawdziwe. A w tym pomaga, w takim rozszczepieniu, szczególnie w dzisiejszych czasach, pomagają nam media nowoczesne, społecznościowe, zwłaszcza media, które pozwalają nam przywdziewać najróżniejsze osobowości. Że możesz na przykład chodzić do pracy jako jedna osoba, a w mediach być zupełnie kimś innym. Tak, albo nawet być kilkoma osobami w mediach społecznościowych. Tak, łącznie może być kilkoma osobami naraz. Tak, i powstaje pytanie, które twoje z tych ja jest prawdziwe, a może wszystkie są prawdziwe.
może jakieś być, które było kiedyś fikcyjne, a stało się bardziej prawdziwe niż faktycznie jest. Panie, może od nastroju to zależy, że dzisiaj jesteś jedną osobą. Większość? Inną. Mów. Tak? No. Dobra. Większość twoich poprzednich sztuk, z tego co słuchacze nasi wiedzą, działa się w Polsce. Tak. Wszystkie tak naprawdę, poza Urodzinami Księcia, które jako bajka dla dzieci dzieją się w abstrakcyjnej krainie jakiejś i nie o to w nim chodzi. Ależ nie. Bajka jak najbardziej się w Polsce dzieje, w naszej tak. ojczyźnie. Patriotycznie, zdrowo. Czy ta sztuka dzieje się w Portugalii? Nie. Dzieje się również w Polsce. Tak. Znaczy, ona może się dziać w każdym kraju. To prawda, bo poza Portugalią. Bo w Portugalii? Prawda, no, akurat tak. Bo faktycznie wszystkie sztuki, które żeśmy grali wcześniej, z wyjątkiem biało-czerwonych, bo a tutaj, jak sam tytuł wskazuje, to jest bardzo związana z polską kulturą sztuka. Kulturą i mentalnością bardziej, nie? Tak każda inna sztuka właściwie by się mogła dziać, działa się w Polsce, bo my jesteśmy Polakami, graliśmy w swoich realiach, ale mogłaby się dziać wszędzie. Tak. A ta szczególnie. Tak, wszędzie, gdzie, no wszędzie właściwie. Nie? Tak, wszędzie, poza Portugalią. Poza Portugalią. A dlaczego nie mogła się w Portugalii by dziać, to zapraszamy i... Żeby obejrzeć. Oczywiście pewnie by się mogła dziać w Portugalii, gdyby ale ją przepisać. Tak. Trochę przerobić, wtedy mogłaby się w Portugalii, ale bez przeróbki może wszędzie. Poza Portugalią. Tak, poza Portugalią. Czy jeszcze coś możemy o sztuce opowiedzieć, czy zrobimy sobie przerwę na reklamę i potem posłuchamy fragmentów z premiery? Znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że mimo, że to tak poważnie brzmi, to jest komedia, przynajmniej w zamierzeniu i mam nadzieję, że będzie zabawnie. Mi się wydaje, że obok Monety z dziurką to jest najbardziej przystępna sztuka twoja. Taka, która jest dla najbardziej szerokiej publiczności, że każdy może się śmiać z tej komedii, nie? Bo porusza ta sztuka co prawda tematy jakieś ambitne, ale nie przeszkadza to, znaczy w innych też nie przeszkadza, ale Biało-Czerwoni, Zamysł Pana P, Call Center to są wszystkie sztuki, które wymagają refleksji. A Zdrada Pablo Amadora pozwala na refleksję, jakby skłania do refleksji, ale nie wymaga tego od widza. Można się pośmiać z tego, co się dzieje, nie przejmując się, jakie są tego konsekwencje, że tak powiem. Można, aczkolwiek się wtedy niewielką część tej sztuki, jakby niewielką część skorzysta, niewiele się skorzysta, znaczy skorzysta się tylko z komedii, uwaga, od tego. Tak. Skorzysta się tylko z części tej sztuki, a jeżeli widz się nastawi, znaczy będzie starał się pomyśleć, zagłębić, no. pomyśleć, to skorzysta z znacznie większej części. Tak jest. Znaczy ja tak mówię zasadniczo po to, że drodzy słuchacze, którzy się zagłębiacie w sztuki i chcecie szukać tych ambitnych części, zaproście znajomych, którzy niekoniecznie się zagłębiają, bo też się będą dobrze bawić, to mam na myśli. Tak, a wy na pewno nie stracicie, bo sztuka nie jest głupia, nie jest jakaś z zaniżonym poziomem po to, żeby była dla wszystkich, tylko jest zarówno dostępna dla ludzi, którzy nie chcą się zagłębiać, jak i dla tych, którzy sobie pozwolą na trochę więcej ambicji. Amen. 7 minut segmentu. Zapraszamy serdecznie na reklamę, a tuż po niej już dzień premiery i zobaczymy, jak to wyszło. Zapraszam. Usłyszymy. Do usłyszenia po reklamie. Witamy serdecznie. Po przerwie krótkiej. Tak, zawsze jest śmiesznie, jak ja mówię cichutko swoim normalnym głosem, a potem nagle włączam dyktafon i mówię takim głosem, że witamy serdecznie, proszę Państwa, że nagrywamy kolejny fragment fazy REM. Ja z Alicją jestem tutaj. Alicję żeście, drodzy słuchacze, poznali w odcinku świątecznym dawno, dawno temu, bo akurat się okazało, że my w Radiu Jednym działaliśmy morsie, mianowicie. Czy to prawda? Jest to prawda. No i mamy twoją pierwszą odpowiedź faktyczną. Słuchaj, czy moglibyśmy się przejść po konsulacie, bo ty tutaj pracujesz na recepcji? Jestem najlepszą recepcjonistką / portierką. Nie wątpię. Byśmy się mogli przejść, byś poopowiadała trochę? Bym poopowiadała. To taki mamy plan. To zapraszam. My pamiętamy teraz wydaje się zmienianie jako konsulat szwedzki, ale tak naprawdę powstał jako nie konsulat, a dom marynarza szwedzkiego.
W roku 1935 kursowało połączenie tramowe pomiędzy Gdynią a Szwecją, 3 razy w tygodniu. I Kościół Szwedzki troszeczkę się zmartwił tym, że marynarze nie mają się gdzie podziać i na pewno robią jakieś ciekawe rzeczy, kiedy lądują sobie w Polsce właśnie po zejściu z tego statku. I to właśnie Kościół Szwedzki zrobił sobie taką jednorazową zbiórkę wśród wiernych i z tych pieniędzy powstał ten budynek. Bo tutaj start do nabożeństw, hostel, biblioteka, sala klubowa i tam teraz znajduje się nasze kawiarnie. Tutaj mogą Pani zobaczyć taki podest pod ołtarz. I kiedy wejdziemy na górę, to zobaczą Panie, że nadal pod naszą widownią ten podest się znajduje. Tutaj jest wejście do zakrystii i teraz mamy tam szatnię i tam też sobie wejdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Więc budynek został zaadaptowany, ale niewiele zostało zmienione. Jeżeli chodzi o ten konsulat, to on powstał w tym budynku dopiero po wojnie. Do tej pory budynek był właściwie zawiadywany przez pastora i raczej odbywała się tutaj taka działalność duszpasterska, a nie konsularna. I dopiero po wojnie uznano, że warto by tutaj stworzyć konsulat szwedzki, a przez kilka lat również norweski. Wygląda tutaj. Jeżeli chodzi o ten korytarzyk, to są biura Gdyńskiego Centrum Kultury. Działalność Gdyńskiego Centrum Kultury jest głównie teatralna. To jest właśnie moja firma. Na dole mamy salę konferencyjną. Kiedyś była tam sauna, a teraz jest sala konferencyjna, bo jak wiadomo, Szwedzi potrzebują sauny w każdym budynku. Tutaj mam moją recepcję. Jestem otwarta codziennie od 8 do 20. Można u mnie zakupić bilety, zarezerwować lub mogę udzielić informacji na temat budynku lub... Tak to wygląda. No idziemy do garderoby. Zobaczmy, tak. Tutaj sala jest na 163 miejsca. Zapamiętam. Skos jest wysoki, a zatem nawet w ostatnich rzędach widać dobrze. I tak właśnie czują się nasi aktorzy na scenie. Prawda, prawda. Jak same panie widzą, byłoby trudno zrobić to w drugą stronę i na przykład. Jak liczna jest obsada aktorska? Aha, to zależy od naszego spektaklu, bo mamy kilka grup. Ile miałby najbardziej obsadzony spektakl? Nie mam pojęcia. A ile ma tytułami? Poniżej 10 wydaje mi się. Państwo dysponujecie? Ile sztuk? Co to za gwostka? Nie mam pojęcia, musiałabym podliczyć. Czyli bardzo dużo, jednym słowem. Do 10. To nie jest 1, 2, ale tak, spektakle tylko nie, więcej. Nie, jest ich zdecydowanie więcej. Gramy zazwyczaj w takich setach po 3 lub 2 spektakle, więc w ciągu nawet miesiąca można zupełnie łatwo zobaczyć na przykład 10 różnych pozycji. Ale aktorzy, to są aktorzy, aktorstwo profesjonalne, rozumiem, czy to są... Mamy aktorów profesjonalnych, ale mamy także aktorów, którzy wyłonieni zostali podczas warsztatów, a te spektakle, które teraz grają, są ich spektaklami warsztatowymi, z którymi zakończyli swoją działalność i nierzadko te spektakle okazują się tak dobre, że kontynuują swoje życie na scenie i wówczas ci aktorzy do nas wracają już po warsztatach po to, żeby te spektakle grać. I udało nam się dotrzeć na patio, naszą fantastyczną przestrzeń na zewnątrz. Tutaj warto sobie usiąść i kawkę wypić. Oczywiście wszędzie tutaj hula internet, więc gdyby ktoś chciał sobie na przykład popracować, to może tutaj, może w kawiarni. Ja polecam, póki jeszcze nie jest straszliwie zimno, jednak być tutaj. Tak. Mi się wydaje, że to jest wyjątkowo przyjemnie i taka cisza w centrum miasta. Mamy wygodne fotele. I tutaj mogą też Panie zobaczyć starą bryłę budynku i doklejone do niej nowe skrzydełko. Witamy Was serdecznie po reklamie. Już wiecie dużo o Konsulacie Kultury, przynajmniej tyle, ile wystarczy, żebyście wiedzieli, bo może więcej było nieciekawe. W każdym razie do rzeczy, jesteśmy tutaj z Piotrem Malikiem. Cześć. Trochę bliżej się przyznaję, żeby się ludzie słyszeli. Cześć, cześć. Raz no, bliżej, raz tak, dalej, tak. Raz... No, marudzę trochę, że nagrywamy drugi raz to samo podejście, bo były właśnie problemy. W każdym razie, dzisiaj mamy dzień premiery i mamy taką chwilową przerwę przed występem. I tak sobie myślę, bo to jest nasza wspólna trzecia sztuka, nie? No. W jakiś sposób trochę. Tak, na pewno, w jakiś sposób na pewno. I ja się dziwnie nie stresuję. Ale może dlatego, że jeszcze parę godzin zostało. Ja się stresuję. Się zastanawiam, bo zamysł, żeśmy grali,
call center też było. Premiery były w różnych miejscach obydwu tych sztuk. Mhm. Nie wiem, może tak mam trochę, że tutaj ta premiera jest tak ważna, że to przekroczyło próg mojej nerwowości jakby, że jest abstrakcyjnie ważne, ja że myślę, nie czuję tego. Ja myślę, że zaczniesz się denerwować, tak też myślę, za parę godzin. No. Ale dzięki temu będziesz bardziej skoncentrowany i będziesz łapał wszystkie teksty i to, co się dzieje na scenie, więc to jest stres potrzebny. Na pewno. Słuchaj, ja w ogóle tak mam, że stres przed sztuką zbieram jak tylko mogę. Aha. I potem układam w inne emocje grając. Jeszcze raz. Tłumaczę. Mianowicie, przed wejściem na scenę czuję się stres, a już na pewno podczas wchodzenia na scenę, jakie ma poczucie, że tam jest ta cała publika. Mhm. I ten stres można przekuć na inne emocje, tak? Bo przecież nie staniesz się, nie będziesz stresować. Nie będziesz się stresować, dykcja, przed występem dykcja. Nie będziesz się stresować, tylko na przykład można ten stres przerodzić w strach i zagrać strach tą emocją właśnie. Tak, tylko że twoja postać nie ma strachu. Ma? Znaczy, przykładowo było, akurat nie w tej sztuce, to myślę o zamyśle teraz trochę. Tam. A kogo grasz w tej sztuce? Tam. Kogo ja gram w tej sztuce? W tej sztuce to jest bardzo ciekawa postać, bo trochę nietypowa, bo normalnie gram postać, która jest w miarę jasna i czytelna. A może za dużo nie mów, żeby nie spoilować, bo jak powiesz dokładnie... To ja doświadczony jestem, żeby nie spoilować, ale nie. Ta postać ma wiele motywów jakby i większą... Spoilować czy spoilerować? Zdradzać fabułę. Czy jestem za polonizacją? Jest. Zdradzać fabułę? Nie zdradzam fabuły. Ta postać ma większą głębię niż typowe postaci, które grałem u Romana. Ma więcej motywów właśnie, mam wrażenie. Jest tak, że na początku się wydaje, że on przychodzi załatwić jedną sprawę, a po drodze wynikają kolejne aspekty tej sprawy, nie zdradzając wiele ponownie. Dokładnie. Ćwiczyłem z Romkiem, jak tutaj opowiadać o sztuce, żeby za dużo nie zdradzać. Ja myślę, szczerze powiedziawszy, że w tej sztuce akurat ja gram postać, która jest bardziej charakterystyczna dla twoich poprzednich jakby ról u nas, a ty grasz postać, która jest bardziej charakterystyczna dla moich poprzednich ról, że ty grasz trochę takiego Evermana. A, no to już za polonizacją. No, ale nie, bo w Crossfire było trochę inaczej, myślę. Że tutaj grasz postać, która jest taka w miarę typowa, a ja gram postać, która trochę bardziej może zaskakuje. Ale w sumie ty też, no jakby, dobra, nie wiem, bo no będziemy... No tak, ja bym nie chciał tak kategoryzować. Bo ja, no wiesz, chcę coś powiedzieć, a nie chcę zdradzać za dużo, więc to zawsze będzie jakieś niekonkretne, nie? To jest na pewno też, jeżeli zaczynasz też mówić o mojej postaci, no to... No bo też, też chcę, żebyś ty coś opowiedział o swojej, tak, nie? Tak, no Aleksander Zasada to też zupełnie inna postać, aniżeli poprzednie moje, czyli Wincenty i Piotr Nowak. Bardzo lubię tę postać, jest, można śmiało powiedzieć, zagubiona w swoich... intrygach. Mi się wydaje, że też, żeby za dużo nie zdradzać, ale że Aleksander Zasada ma trochę z Piotra Nowaka i trochę z Wincentego. Nie. Znaczy to są, może nie inaczej, ma, może to, że ty grasz tę postać, ani więc z Piotra ja Nowaka, oprócz mojego ciała, mojej psychofizyki. Jakieś, no. A mentalnie jest zupełnie inne. Pogadamy sobie, jak wyłączymy nagrywanie, bo aż się teraz jestem ciekaw naszej analizy, naszych postaci. Ale żeby wam, słuchacze, za dużo nie zdradzać, za to, co jest ważne, że 23 listopada jest kolejny występ nasz i jeszcze jest występ 16 grudnia, z tego, co widziałem. Ta data grudniowa się jakoś chyba... Nie wiem, w każdym razie sprawdźcie sobie na stronie Konsulatu Kultury, czyli Gdyńskiego Centrum Kultury. I gdzieś indziej w internetach sprawdźcie i przyjdźcie, bo warto, a za chwilę, po krótkiej przerwie, tym razem może nie na reklamę, tylko zrobimy taki dźwięk harfy, żeby nie było za dużo reklam, bo w sumie czemu, i tak nie lecą. No, póki co. Zrobimy sobie rozmowę i zobaczymy, jak się Biruta śmieje, bo to mieliśmy obczaić jeszcze. Okay. Do usłyszenia. I witamy serdecznie, to był dźwięk harfy. Biruta się spytała tuż przed włączeniem nagrywania, czy może jeść w trakcie. Oczywiście nie może jeść, a ja będę żuł gumę i będzie słychać, że żuję gumę, bo ja mogę, bo to podcast między innymi mój. Chociaż teraz też trochę twój, bo jesteś naszym oficjalnym gościem z Żuru. Mhm. Poprosimy fanów, żeby zrobili fanarty takiego i miseczki żurku, jak ty wystajesz z niego, na przykład z gąbką, tak jakoś. Wie. Tak, i się myje tak, kiełbaską. Tak, dokładnie, białą. Na przykład. To jest dobry plan, muszę wrzucić konkurs na Facebooki albo coś. Dobrze, na temat, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Konsulacie Kultury w Gdyni. To dobrze, że o tym wiesz, bo słuchacze już wiedzą. Nawet mieli oprowadzaną tą wizytę po konsulacie nagraną i dobrze wiedzą, gdzie są. Dobrze, że ty też wiesz, gdzie jesteś. Jak ty się tu czujesz? Bardzo dobrze.
Uważam, że budynek jest bardzo ładny, ładnie odnowiony, odświeżony. I panuje, uważam, bardzo profesjonalna atmosfera. Jest w ogóle jakaś, jak to się nazywa? Ona podała inspicjent, jakąś taką... Tak, inspicjent, pani jest, tak, tak. I dźwiękowiec. Pani inspicjent, pani i co, sędzina i pedagogzka, tak? Pani inspicjent. I psycholożka, czyli psychiczna świnka. Więc inspicjent, dźwiękowiec, koleś od rekwizytów i w ogóle cała obsługa sceny, są światła i nie musimy sami się zastanawiać, jak to wnieść na plecach, więc... I w ogóle uważam, że wszyscy nas jakoś tak z takim szacunkiem i taką pozytywną energią do nas podchodzą. Także to mi się podoba. A myślisz, że, znaczy tak swobodnie rozmawiam, bo wiadomo, że w tym odcinku będą przemyślenia moje i wszystkich dotyczące teatru, sztuki trochę. No nie mamy co reklamować, bo jesteśmy tak wspaniali, że wiadomo, że ludzie przyjdą na ten, już wszystko wyprzedane, i że przyjdą na kolejne występy. Się spieszcie, bo nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy jak ten podcast się ukaże, to na 23 listopada jeszcze będą wolne miejsca, ale w grudniu będą, więc w grudniu przyjdą. Miałem nie reklamować. W każdym razie... W listopadzie będziemy grali w Gdańsku. A znamy datę? 17. 17 listopada gramy również w Strefie Inspiracji. To jeszcze nie jest potwierdzone. Aha, no to się pytam ciebie, czy jest potwierdzone. Czy... Pytasz się, czy wiem. Znaczy ja to nagrywam, będę publikował, więc ja oczekiwałem jakieś... W każdym razie, o co mi chodzi? Czy myślisz, że to lepiej, że tak jest wszystko załatwiane, że nie musimy tyle sami załatwiać? Oczywiście, że tak. Cię zastanawiam, bo mamy różne przemyślenia na ten temat, nie? Możemy się skupić na tym, co robimy, w sensie możemy się skupić jako aktorzy na graniu, a nie na wszystkich czynnościach dookoła, czyli noszeniu sprzętu, w oświetleniu, włączaniu, wyłączaniu muzyki, a reżyser może się skupić na reżyserowaniu, a nie na właśnie byciu oświetleniowcem i dźwiękowcem. Więc myślę, że jak najbardziej. Przemy do przodu. Wiesz, zaczynaliśmy z domu zarazy, gdzie to wyście zaczynali. Pizgało złe. Wyście zaczynali. Mm-hmm. Ja z domem zarazy jestem bardzo związany, więc to inaczej wygląda z mojej strony oczywiście. Ja po prostu wspominam tą premierę Zamysłu pana P. Znaczy, co możemy stwierdzić? Tam jest mało przestrzeni i tam jest zimno i tego nikt nie będzie zaprzeczał i to jest z przyczyn oczywistych. Tak, jest mało przestrzeni, bo jest mało miejsca. Tak. I nie można zrobić więcej miejsca z mniejszym miejscem. Swoją lampę. No. Tego nie pamiętam. Nie swoje oświetlenie. Ale widzisz z kolei, co na przykład ja pamiętam, to właśnie z porównywania, o co mi chodzi, do czego ja zmierzam, bo oczywistym wydawałoby się, że jak wszystko mamy załatwione, to jest lepiej niż jak nie mamy nic załatwionego i wszystko musimy sami załatwiać. Ale z drugiej strony, jeżeli coś sami załatwialiśmy, to mieliśmy nad tym większą kontrolę, o co mi chodzi. I mam wrażenie, wygodę... że ci ludzie są na tyle profesjonalni, że można im zaufać, że faktycznie to zrobią te wyciemnienia, blackouty. Żeby mi nie wyszło, że ja nie ufam ludziom tutaj, że nie o to chodzi, tylko zauważ na przykład, co ja jako autor muzyki do Zamysłu pana P mam. Tam jest taki motyw pod koniec tej muzyki na wstęp, wchodzi tambura, jest taki indyjski motyw i wtedy się ładnie, są te gongi takie i tam się zapala światło na scenie. I w domu zarazy to było ładnie zrobione jak dla mnie, że się zapalały kolejne reflektory razem z tymi gongami. Z kolei jak graliśmy myślisz, to... Ale myślisz, że tutaj nie dałoby się tego zrobić? Dałoby tutaj nie mam pojęcia, jak da zrobić. To za to na pewno nie dało się w Centrum Kultury w Gdyni na Łowickiej. Bo rozmawiałem o tym z Romanem, on powiedział, że to jest niemożliwe przy tym fachowym oświetleniu, bo tutaj są ustawione, zaprogramowane oświetlenia. I nie jest możliwe takie ręczne ustawianie tego. Znaczy prawdopodobnie by się to dało od zera przygotować, nie? Aha. Za to o co mi chodzi, że jeżeli coś robimy sami... Ja też myślę, porównuję teraz do swoich muzycznych doświadczeń, nie? Bo zawsze jak się gra koncert gdzieś, to potrafią ci mikrofony dostawić, wszystko nagłośnić, super, nie? Ale zrobią to po swojemu. Jak nagłaśniesz się samemu, to musisz wszystko samemu załatwić, ale masz pewność, co jak działa, bo samemu to zrobiłeś. O to mi chodzi trochę. Też pamiętam, jak żeśmy wystawiali, akurat nie z tobą, ale wystawialiśmy Urodziny Księcia, bajkę dla dzieci i to mi się tak podobało, że mamy super kostiumy kolorowe, wszystko, scenografię ruchomą, wszystko ten i wszystko totalnie mobilne, żeśmy to pakowaliśmy do Romana samochodu, nie, żeśmy podróżowali z miejsca na miejsce, jednego dnia żeśmy grali dwa razy tę bajkę, czy trzy nawet chyba. I w różnych miejscach totalnie. I byliśmy w stanie się przenieść z tym wszystkim, sami się rozłożyć, bardzo niezależni byliśmy. Mhm. Teraz, wiesz, porównanie, co jest lepsze, czy profesjonalizm, czy niezależność. I ty stawiasz mocno na profesjonalizm, nie? Nie, myślę, że jedno drugiego nie wyklucza. Znaczy oczywiście zawsze można środek złoty jakiś znaleźć. Profesjonalizm i niezależność i mobilność z profesjonalizmem i można połączyć mobilne
kostiumy i scenografię, z tym, że na miejscu ktoś ci pomaga to ustawić i przygotować to za ciebie i cię wyręcza, ty możesz się skupić na graniu. A jak zachoruje, to nie wiadomo, co zrobić, a jak się pojawi ktoś inny, trzeba go od nowa uczyć. Ja się trochę czepiam po to, żeby utworzyć ciekawą dyskusję, bo oczywiście się zgadzam, że się cieszę, że jesteśmy tutaj w Konsulacie Kultury, że mamy wsparcie techniczne i w ogóle, że to wszystko jest fachowo załatwiane. Za to rozważam różne rzeczy. Czy jesteś zdania... po prostu, jeżeli coś ma być dobrze zrobione, to zrób to sam po prostu, tak? Biorąc pod uwagę to, jak ja robiłem rzeczy, to nie, zdecydowanie nie, tak, bo robiłem wiele rzeczy, sami nie wychodziły. Powiem ci, że bardzo często w życiu zdarzało mi się, że ludzie nawalali z czymś i po prostu zrzymałam się na to okrutnie i stwierdzałam, kurde, naprawdę, no umiesz liczyć, licz na siebie, powinnam to była zrobić sama, bo zrobiłabym to lepiej, szybciej, sprawniej i w ogóle nie ma co liczyć na ludzi. Natomiast właśnie i często się zdarzało na spektaklach, że właśnie ktoś nam obsługiwał światło i włączył nie w tym momencie, muzykę nie w tym momencie, coś tam się pieprzyło. Natomiast mam wrażenie, może to jest tylko takie pierwsze wrażenie, bo przecież jeszcze tu nawet nie graliśmy, ale pierwsze wrażenie jest takie, że oni faktycznie... Grupę generalne, wiemy, jak to mniej więcej wygląda. Że oni faktycznie ogarniają, co tu się dzieje i jakby to są młodzi ludzie, którzy są od niedawna tutaj, więc też nie mają takiego zmęczenia materiału, że Jezus, po prostu 1800 ludziom trzeba coś włączyć, wyłączyć. I mam wrażenie, że oni są faktycznie skupieni i za każdym razem, jak tylko im się powiedziało, w tym momencie będzie ten gest na scenie i tu ma być blackout, zawsze był blackout, w dobrym momencie, nie za wcześnie, nie prawda, za późno. To prawda. Jestem bardzo mile tym zaskoczona, bo też się sama tego nie spodziewałam. Widzisz, bo ponownie, ja nie narzekam absolutnie na ludzi, bo ludzie tutaj są świetni, świetnie się z nimi pracuje. Jeszcze tego nie wiem, ale może uda mi się z kimś coś nagrać, porozmawiamy. Za to też, co mi się podobało, że jak graliśmy w Domu Zarazy na przykład, że wtedy mogliśmy się chwalić, że to wszystko jest zrobione przez nas. Oczywiście, głównie przez... Nie ma problemu, że mnie kopnęłaś, nic się nie stało. Ja kocham ten podcast za to, że ma taką swobodną formę, o czym często zapominają ludzie, z którymi rozmawiam. W każdym razie, co się właśnie mogliśmy się chwalić, że to jest zrobione przez nas, że to wszystko jest zrobione przez nas, że i światło, i że... Ja dziękuję, mam gumę akurat, przypominam, żuję, słuchajcie. Aha. Tak jest. Ogólnie spożywamy, bo to jest najlepszy moment, żeby nagrywać mówienie, prawda? Fachowo aktorzy, dedykcja, w ogóle, wszędzie masz biurczą. Świetnie. No to dobrze. Ja przed chwilą nagrywałam roboczą lektorkę do filmu medycznego. Serio? Teraz robisz fajne rzeczy. W każdym razie, kończąc, bo gadamy już 8 minut z tego półgodzinnego podcastu i mam wrażenie, że to będzie jakoś może na chwilę, może to wrzucimy po wszystkim, bo to jest trochę szerszy temat tak naprawdę niż sama premiera. Co mi się podobało bardzo, to, że wszystko było zrobione przez nas, że ja robiłem muzykę, Roman robił oświetlenie, że scenografię mieliśmy swoją, że wszystko było włożone przez nas i byliśmy tacy, że właśnie mogliśmy przyjechać wszędzie i zagrać to prawie że z marszu, tylko trzeba było sprawdzić, że to są lewe drzwi, są prawe drzwi. I teraz myślę sobie, że tak naprawdę wtedy 17 listopada, tak? Ustalimy sobie... jak to nam wychodzi w innym miejscu, na ile jesteśmy uzależnieni od sprzętu tutaj, a na ile jesteśmy w stanie to zagrać w zupełnie innych warunkach, na ile nam będzie brakować i przeszkadzać to, że tutaj nie mamy tak fajnie. Ja myślę, że damy radę w tej strefie inspiracji, bo w strefie inspiracji będziemy musieli oczywiście to wszystko znów sami robić. Biut, i Roman, ja znam ciebie. Co? I znam swoje możliwości. No. I ja wiem, że to nam wyjdzie świetnie. No, no właśnie. Pytanie, czy tak samo wygodnie nam będzie jak tutaj, w sensie... Myślę, że mniej wygodnie, tak, bo jeżeli jesteśmy wyręczani, no to jest to zawsze wygodniejsze, jak ktoś skacze dookoła ciebie i ci włącza światło w odpowiednim momencie, niż jak sam musisz o tym pamiętać. Ale myślę, że jakby damy radę. Podsumowując ten wątek, żeby też długo nie rozmawiać o tym jednym, jeszcze muszę z tobą porozmawiać o twojej postaci, cholera. Zrobimy sobie przerwę na reklamę, a podsumowując tę część dyskusji, chciałem powiedzieć, że myślę, że to dużo pokazuje naszych charakterów po prostu, że ty lubisz, jak jest załatwione wszystko tak, jak powinno być, z wiesz, oświetleniem, z dźwiękiem, ze wszystkim, a ja twierdzę, że im ciężej, tym lepiej. Że można się tarzać po grochu i wtedy się jest twardszym i lepiej się sobie daje radę i to jest trochę pokazuje mój charakter właśnie, więc... Jesteśmy różnymi ludźmi. I dobrze, przez to jest ciekawie. Bablam trochę. Do usłyszenia po reklamie, gdzie spytam się Birutę, kogo ona właściwie gra w tej zdradzie Pablo Amadora. I witamy serdecznie po reklamie. Wciąż jesteśmy tutaj z Birutą, bo tak naprawdę minęło 5 sekund, kiedy wysłuchaliście reklamy.
Jak ja lubię cię czasem porozśmieszać. Słuchaj, kogo ty grasz właściwie w tej sztuce? Gram tajemniczą pannę Hannę, która właśnie wróciła do swojego wytęsknionego kraju, a tu nagle rozwścieczona Locha rzuciła się na nią w ślepym szale. Cóż ona ma począć? Co mi się podoba w sztukach Romana, to to, że są bardzo takie, jak to po polsku będzie, z twistem po angielsku, a po polsku zaskakujące, że tam są takie rzeczy, które... Przez to ciężko o sztuce właściwie mówić przedpremierowo, nie? Pamiętam, że przy Zamyśle pana P, no, żeby dużo nie zdradzać, sam tytuł został parę razy zmieniany, żeby nie pojawiało się zbyt dużo informacji. I praktycznie w drugiej scenie nagle się okazuje, o czym sztuka tak naprawdę jest. Mm-hmm. Tak samo w Biało-Czerwonych, niby na plakacie widać piłkę z pejsami, ale tak naprawdę w pierwszej scenie okazuje się, dlaczego tam jest piłka i dlaczego są pejsy i jaki to ma związek z fabułą. Co jeszcze żeśmy grali? Call Center, mam wrażenie, że to trochę mówi jakby o czym to jest, chociaż mam wrażenie, że może plakat pokazuje bardziej komedię i wszystkie informacje pokazują bardziej komedię, a sama sztuka, chociaż oczywiście ma element humorystyczny, jest bardzo ciężkim dramatem. Mm-hmm. Call Center, bo Call Center to jest sztuka trochę dołująca tak naprawdę. Mocno. Znaczy zależy od, wiesz, fragmentu, którego się przyczepisz, nie? Ale o tym jest podcast któryś tam nasty, gdzie byliśmy na premierze Call Center. Za to zdrada Pablo Amadora też zaskakuje i no, w pierwszej scenie się pojawia rozwścieczona Locha, jak to powiedziałaś i jak to też jest w twoim tekście, żeby to nie było, że twoje wymyślone słowa. Więc to trochę zdradziliśmy, za to ja o swojej postaci mogę mówić bardzo, bardzo niewiele, bo no, żeby nie powiedzieć, że nazywanie jej to już będzie zdradzanie trochę, tak? Bo wiadomo, że jest napisana na tym... Tajemniczy przyjaciel... Nie, no nie ma, że tajemniczy przyjaciel, tak? Tajemniczy przyjaciel to jest prosiaczek dla Kubusia, tylko że jak jest przebrany na czarno i ma kostium Batmana. Ja jestem Irkiem. To jest oczywiste, bo tak jestem napisany na liście, tak? Znaczy, ja myślę, że sztuka jest głównie o nieporozumieniach, o nieporozumieniach małżeńskich i o pewnych skrytych pragnieniach, które ludzie do siebie mogą czuć. Mężczyźni do kobiet, kobiety do mężczyzn. I jak to wygląda w związkach. I nie tylko. Bądźmy wątki. Tak, nie tylko kobiety do mężczyzn, nie tylko mężczyźni tak, do kobiet. Wątki homoseksualne również się przewijają. Także warto to zobaczyć. Tak. W tej sztuce gram z Piotrem Malikiem, drodzy słuchacze. No, a moja postać, ja myślę, że jest... Hanna jest dosyć przyziemna, twardo stąpająca po ziemi i bardzo drażni ją sytuacja, którą zastała, ponieważ zupełnie czego innego się spodziewała, zupełnie co innego otrzymała. I pewna część jej historii po prostu się złamała. Żebyśmy niepotrzebnie nie przedłużali, co ja chciałem ciebie jeszcze spytać tak bardziej finałowo już, bo ciekaw jestem, bo zauważyłem prawie, że w tej chwili, trochę wcześniej może. Marianka, w Zamyśle pana P, to jest postać zupełnie inna od ciebie, ma kostium, który nie jest nijak kojarzony z tobą na co dzień. Tak samo menadżerka w Call Center. Jak ona miała na imię? Bo też na M jakoś już ustaliliśmy. Menadżerka. To imię menadżerka, tak. Nie, ustaliliśmy, że też ma imię na M jakoś, że... Nie, no, ustaliliśmy, tak? Że menadżerka. Że to jest jej imię i nazwisko, jak Madonna, jeden wyraz. Tak. W każdym razie ona też jest inna od ciebie w sposób może troszeczkę mniej oczywisty, ale jednak jest inna od ciebie. Można wyraźnie pokazać gdzie i w czym. I kostium też ma charakterystyczny postaci. Za to postać panny Hanny ma, znaczy możesz mnie poprawić oczywiście, ale mam wrażenie, że kostium, który jest złożony z twoich codziennych ubrań. Tak. I czym się różni w charakterze Hania od ciebie? Bo wiadomo, że jest wprowadzona w sytuację z postaciami, które się pojawiają w sztuce, no to czym się różni od ciebie, jak myślisz? Powiem, nietypowe jest to, że pierwszy raz w życiu faktycznie gram postać, która jest ubrana i wystylizowana tak jak ja na co dzień, ale zdecydowanie to pasuje do tej bohaterki. Jest ona dosyć bliska mi, na pewno bliższa niż postaci z poprzednich dwóch sztuk Romka. Natomiast ona nie do końca jest, no ona się strasznie wkurza. Ona jest bardzo szybko, wyprowadzają ją z równowagi pewne zagrania innych bohaterów. Jest dosyć przewrażliwiona może w niektórych momentach na swoim punkcie.
I zdecydowanie jest osobą, której bardzo zależy na bliskości. To jest osoba bardzo samotna. Okej, ale wszystkie z tych elementów, które wymieniasz, są inne niż ty. Tak? Nie, pytam się, bo mówiliśmy o różnicach między tobą tak, i postacią no właśnie, jakoś, tak? Mówię, jakby porównuję ją. Ludzie na przykład zamyślę, mam wrażenie, że grałem prawie siebie. Podobnie. Jest tak, jak mówię, reasumując, ubrana jest podobnie jak ja. Jest bliższa mi ta bohaterka niż poprzednie dwie bohaterki z poprzednich dwóch sztuk Romka, natomiast ma wyraźne różnice. Są duże różnice pomiędzy nią a mną, między innymi dlatego, że ta postać jest osobą smutną, a ja z natury jestem osobą wesołą. Zajęliśmy teoretycznie połowę podcastu, więc to będzie dłuższy odcinek. Dziękujemy, słuchacze. Widzisz, ja na przykład mam wrażenie, że w Zamyśle grałem postać najbliżej siebie. Tylko może reagując, ale też mi się takie sytuacje nie zdarzają, jak tam sztuce były, więc ja nie wiem, jak ja bym zareagował. Za to mam wrażenie, że ona była najbardziej mną, tylko po prostu ja byłem wprowadzony w ten świat przedstawiony jakoś tam i niektóre rzeczy musiałem przerysowywać, tudzież grać inaczej, tak? A pozostałe sztuki to mam wrażenie... W call center miałem problem, szczerze powiedziawszy, dlatego w końcu nie wystąpiłem ani razu z call center, żeśmy ćwiczyli, ale Piotr grał wszystkie występy, bo ja mam wrażenie, że za bardzo byłem sobą w postaci, zamiast móc zrozumieć postać główną. Mm-hmm. Tak. Myślę, że bo była na tyle podobna, że naturalnie wchodziłem w siebie, a na tyle inna, że to nie wystarczyło. No to tutaj postać jest ciekawa, bo jest jakoś bazująca, znaczy bazująca na mnie, nie wiadomo co reżyser miał na myśli, jak pisał, nie? Ale jakoś jest związana ze mną, a jest wystarczająco inna, żebym to nie był ja. Dobra, możemy rozmawiać o wielu różnych rzeczach. Do usłyszenia po reklamie, gdzie posłuchamy, jak się ludziom podobało po naszym występie. Mogę używać słów niecenzuralnych? Kurwa tak! Zajebiście. 15 na 10. Zdecydowanie. Ja mam taką skalę. No widzisz. A ile ty widziałaś wersji tej sztuki? Wystarczająco dużo, żeby ta mi się podobała najbardziej. Drodzy słuchacze, jak zwykle po premierze jesteśmy z Kasią Kozyrą, bo w sumie ostatni raz chyba byłaś po premierze właśnie call center, więc... Zgadza nie się. Nie macie w życiu, a powinnaś być. Projekty mamy. Dobrze. Podobno poszło dobrze i ja się zgadzam, że na pewno sztuka genialnie napisana, proszę, ale to wykreślić wiem od dłuższego słowo czasu. Podobno. Poszło dobrze, a wręcz bardzo jestem dobrze. Jestem pewien, że inni aktorzy zagrali genialnie, chociaż ja osobiście uważam, że mi mogło pójść dużo lepiej, ale to... Nieprawda. Podobno wszystkim innym się podoba, więc... Fotografują mnie. To zdjęcie umieścimy dokładnie w tym momencie podcastu, mam nadzieję. Zobaczymy, czy się pojawi, czy nie. Podcast robię. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z kim rozmawiam? Z fotografem na tym dancingu. To widać, słychać i czuć nie wiem, czy tak, ale... To później będzie. Tak, to faktycznie później. Już ustaliliśmy moje problemy alkoholowe. Aha. Trochę takie ten, jakoś jakby wspólne. Przyłączam się w ból. Tak. O! To jest profesjonalizm. Normalnie... Ja mam tak samo, tylko odwrotnie, że jak widzę aparat wycelowany we mnie, to się zatrzymuje natychmiast i reaguje. A tutaj jest od razu odruch robienia zdjęcia, jak tylko się dzieje coś ciekawego, więc nie będę zajmował dalej, tylko dalej porozmawiam z ludźmi. Z kim tu jeszcze mogę porozmawiać?